Czyli wstawaj, już wygraliśmy z Macedonią. O, już koniec, o, całe szczęście. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w sobotnie popołudnie. Cześć, cześć. I jak widzicie, jeszcze nie jesteśmy w stanie przetrawić tego, co zobaczyły nasze oczęta. Tragiczne widowisko i to jest bardzo mocne, dyplomatyczne stwierdzenie. Krwawią oczy, jak się na to patrzy i nie wiadomo, w którą stronę powinniśmy pójść, żeby ten wózek popchnąć na jakąś taką efektowniejszą jakby strefę gry. Jest problem, ale punkty cieszą. I to jest też ciekawe, bo jesteśmy jedną z niewielu reprezentacji, która ma na swoim koncie 9 punktów. Podobnie jak Hiszpanie, oni stracili 2 bramki w tych eliminacjach, między innymi wczoraj z Wyspami Owczymi. Ale według pana Szpakowskiego mamy 12 punktów po 3 meczach. No tak, oczywiście... Taki wstryczek w stronę pana Dariusza. Z całą sympatią dla pana Szpakowskiego, ale no kilka wczoraj takich różnych gaf było. Goran Pandev chociażby był 5 różnymi osobami, często też nie do końca zgrywał się z Żewłakowem na stanowiskach komentatorskich, ale nie o tym jest dzisiaj mowa. Dokończę tylko ten wątek z Hiszpanią. Hiszpania straciła swoje bramki między innymi z Wyspami Owczymi wczoraj. My nie straciliśmy ani jednej, więc jakiś pozytyw rzeczywiście jest, ale nie może tak to dalej wyglądać, bo z taką grą nigdzie nie zajdziemy. Wczoraj oczywiście wylew różnych komentarzy na ten temat, mówiący o tym, że nie tędy droga, na pewno nie będziemy aspirować do sukcesów za 70., jeżeli będziemy w ten sposób próbowali przepchnąć tę reprezentację. W grupie czekają na nas jeszcze wyzwania, pomimo tego, że wydawać by się mogło spotkanie we Wiedniu jest takim papierkiem lakmusowym, które ukształtuje te eliminacje i zresztą większość ludzi się wypowiada w ten sposób, że droga do awansu jest względnie prosta, z tym, że ja akurat nie byłbym tego taki pewien, tym bardziej, że później przyjdą spotkania z drużynami bijącymi się o coś pod presją i to już nie będzie wszystko takie kolorowe. Tak jest. No ja się bardzo obawiam tego spotkania teraz w Warszawie z Izraelem, który jest na drugim miejscu aktualnie w grupie, 7 punktów. Nie chcę tutaj jakoś wykrakać, że przegramy, ale jeżeli tak gra będzie wyglądała, a dobrze wiemy, że Macedonia miała sporo groźnych sytuacji w meczu przeciwko nam, to ja się naprawdę tutaj no, trzęsę na myśl o tym, co będzie się działo w Warszawie. Liczę na to, że pan Brzęczek, selekcjoner, wyciągnie wnioski i będzie ta gra lepiej wyglądała, chociaż trzeba pochwalić dwóch obrońców Glik i Bednarek, bo naprawdę grali według mnie solidnie wczoraj. A co jeszcze chciałem powiedzieć, to odnośnie jeszcze stylu. Totalny brak pomysłu na grę. Środkowa pomoc najbardziej tutaj według mnie nawala, bo oni nie potrafią zrobić nic poza podaniem do obrony z powrotem lub też podaniem na skrzydło. A według mnie powinniśmy od nich oczekiwać pomocników typu Klich, Krychowiak, utrzymania się przy piłce, wzięcia tego ciężaru gry na siebie i mimo wysokiego pressingu ze strony Macedończyków, no jednak klasa zawodników jest dość wysoka w naszej reprezentacji i to nie powinniśmy aż tak być wybijani z rytmu poprzez graczy typu no, stary Pandev czy solidny też, prawda, Alioski, nie? To powinno wyglądać dużo lepiej i boję się, że jeżeli powiedzmy, daj Boże, awansujemy na Euro 2020 i jeżeli styl gry się nie zmieni, to tutaj już, przepraszam, ale to nie będzie efektywne, dostaniemy bęcki na tych mistrzostwach, jeżeli ten styl się gry nie zmieni. Tam już będą tak silne reprezentacje, że wypunktują wszystkie nasze słabości. Aktualnie no, taka Macedonia nie jest w stanie wypunktować tych wszystkich słabości, ponieważ jest za słabą reprezentacją, ale potrafiła nam zagrozić. Mamy bardzo złe punkty odniesienia, to na pewno, bo te drużyny, z którymi gramy, nie dysponują składami nawet w połowie dociągającymi do poziomu, do którego powinni aspirować nasi piłkarze. I tutaj i w przypadku poprzedniego spotkania, i w przypadku tego z Macedonią Północną jest spory problem dotyczący, jak zweryfikować poziom naszych reprezentantów względem naszych przeciwników. Dlatego, że no, aspirujemy, tak jak powiedziałem, już da się wywnioskować, do zdecydowanie wyższej półki. Ta dywizja A w Lidze Narodów, która nie była nam dana, ale jak się okazało jeszcze może się tam coś podziać, miała być tym poziomem docelowym, na którym reprezentacja Jerzego Brzeczka będzie cały czas stała. A tak jak powiedziałeś, wczorajsza pomoc to była dywizja C. Tak. Spokojnie. Grzegorz Krychowiak, który w 30 chyba którejś minucie zagrywa taką długą piłkę, TVP Sport.
wyciąga tę sytuację później na Twitterze, mówiąc, że tak wygląda podsumowanie pierwszej połowy. Coś w tym jest, to na pewno. Coś w tym jest. Klich też taki nijaki mi się wydawał w wczorajszym meczu. Nie tego oczekujemy po pomocniku Leeds. Co chciałem jeszcze powiedzieć? W porównaniu do tego, co prezentuje właśnie w Anglii na boiskach Championship, gdzie zdecydowanie więcej podań otwierających, takich przecinających, szukających, penetrujących miejsca, luki w zasadzie, które zostawiają przeciwnicy, tutaj tego nie było. Luk rzeczywiście mogło być zdecydowanie mniej, bo kiedy bunkruje się w zasadzie na 30 metrze, co jest grzechem głównym reprezentacji Polski w tej chwili, patrząc na to, że wygrywamy 1-0, tą grę powinniśmy prowadzić po swojemu, zdecydowanie więcej eksploatować w większym stopniu zarówno Lewandowskiego, jak i później już po wejściu Krzysztofa Piątka, któremu oczywiście gratulujemy piorunującego wejścia smoka. Kuriozalna bramka. Dokładnie. No ale od tego są napastnicy, żeby nawet w kuriozalnych okolicznościach wykorzystywać takie sytuacje. Niemniej jednak jest ewidentnie zbyt duża zachowawczość, którą trzeba jakoś przełamać. Bo bardzo mało kontaktów z piłką, na jeden kontakt, tak, chciałem ci powiedzieć, a to zawsze tą grę przyspiesza. Tego przyspieszenia wczoraj nie było. Nie chcemy wyróżniać środkowych obrońców, pomimo tego, że oczywiście darzymy ich niezwykłą sympatią. Chcemy chwalić głównie zawodników ofensywnych, a wczoraj do pochwalenia nie było nikogo. Na Lewandowskiego pewnie rzuciła się spora doza krytyków, jednakże naszego kapitana w ogóle bym nie krytykował, właśnie, dlatego że jest takim typowym rozbijakiem. Przypomina się troszeczkę pierwszy mecz na Anfield, Bayern, Liverpool, gdzie lewy po prostu miał zadania typowo jakby destrukcyjne i w ofensywie grał, ja nie wiem, szczątkowe tak naprawdę fragmenty meczu, także tutaj podobnie to wyglądało. Jeszcze patrząc na naszą grupę, bo do tego też trzeba się odnieść, Austria wreszcie wygrała, 1-0 i Słowenia również po wejściu smoka. Co ciekawe, jest pewna prawidłowość dotycząca tego weekendu z eliminacjami do Mistrzostw Europy, dlatego że i w naszej grupie, i też w innych pobocznych spotkaniach wejścia smoka zaliczają piłkarze, po których spodziewamy się tego mniej lub bardziej po piątku, może akurat tak, ale na przykład Burgstaller, który strzelił dla Austrii tą jedną kluczową bramkę, czy też Pierre-Emil Højbjerg, który później przecież, gwarantując jedną bramką ten remis z Irlandią, nawiązał niejako do tej swojej kapitańskiej roli w Southampton, gdzie ewidentnie podbił z poziomem, patrząc na ostatni kwartał w drużynie Ralfa Hasenhüttla w Anglii. Tak więc pewna specyfika. Izrael wygrywający 3-0, Zahrawi bohaterem, no i to jest rzeczywiście ten element, o który się możemy oprzeć, jeżeli chodzi o takie obawy przed tym meczem, tak, do którego się odnosiłeś. Chciałeś jeszcze powiedzieć coś względem centrum transferowego, prostując niejako informację. Wczoraj, w wczorajszym odcinku przedstawiliśmy dwa transfery jako według nas już dopięte, ale nie potwierdzone jeszcze oficjalnie przez kluby lub też zawodników. No i co? Po kilka godzin po wypuszczeniu odcinka te transfery wspomniane właśnie się potwierdziły. Eden Hazard oficjalnie w Realu Madryt, podobnie jak Daniel James w Manchesterze United. Fajna otoczka, ale troszeczkę chyba przykryta przez atmosferę związaną, chodzi mi bardziej o transfer Hazarda, z ligą, znaczy w sensie z kwalifikacjami do Mistrzostw Europy, dlatego że na Twitterze burza wymieszała się mniej więcej negatywnych emocji z tymi pozytywnymi dotyczącymi przenosin Hazarda do Realu Madryt, bo spora część mimo wszystko dotyczyła meczu reprezentacji Polski i tych odniesień do Hazarda było na mediach społecznościowych. A jeszcze widziałem kwestię, teraz nie jestem pewien płci tej osoby, przepraszam bardzo, ale nie wgłębiałem się jakoś bardzo, ale wydaje mi się, że to była kobieta, bo jednak tak można sądzić po jej komentarzu, wyrzuty kierowała do Realu Madryt, że ogłasza transfer Realu Madryt, transfer Real Madryt kupującego Hazarda w dniu, kiedy rozpoczynają się Mistrzostwa Świata Kobiet w piłce nożnej, że to było celowe, żeby umniejszyć podobno rolę właśnie tych mistrzostw kobiet. I to już jest w ogóle abstrakcja jakaś dla mnie. No nie, trzeba się przyzwyczajać do tego, że takie komentarze mogą się pojawiać, aczkolwiek nie jest to, że tak powiem, rzecz bezzasadna, dlatego że rzeczywiście piłka nożna męska przykrywa kobiecą. No, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. No, przede wszystkim poziom tutaj odgrywa olbrzymią rolę i nie sposób tego jakby siłą wyrównywać. Ja się tutaj też odniosę przy okazji słowem krytyki do tego, co przebija się z Anglii do nas, czyli do tych ustaleń
ustaleń w sprawie mniejszości trenerskich zajmujących miejsce na ławkach angielskich klubów. Jakiekolwiek sztuczne ustalanie liczby jakby czarnoskórych menadżerów w Anglii jest dla mnie kompletnym nieporozumieniem. Jak można wprowadzać taką regułę, która ewidentnie wpłynie negatywnie na poziom, to ci menadżerowie mają się bronić wynikami i mają przełamywać te bariery, a nie jakieś sztuczne regulacje, które po pierwsze uderzają w nich samych, dlatego że powodują takie wrażenie, że to są takie środki, które nie potrafią sobie poradzić, dlatego trzeba wprowadzić im pewnego rodzaju udogodnienie, a po drugie pokazują, że brniemy po raz kolejny w poprawność polityczną, która zupełnie według mnie nie wpłynie na jakość tego całego świata, którym wszyscy się pasjonujemy i zachwycamy. Kiedyś nawet w angielskiej telewizji pojawiła się taka wypowiedź, że menadżer NASA, którego ja często krytykuję, bo uważam, że odrealniony jest w swoich komentarzach, nie dlatego, że jest piłkarzem Tottenhamu bynajmniej, on mówił, że to jest jak najbardziej potrzebna rzecz, odnosił się do tego, że nie ma menadżerów w angielskiej elicie, że Chris Hughton, który wtedy piastował stanowisko trenera Brighton, jest tym jednym wyjątkiem, a poza tym katastrofa i nie ma w zasadzie nikogo, kogo się można oprzeć. Ja tam wtedy ripostowałem na Twitterze, oczywiście mój głos jest mało słyszalny, ale mówiłem przecież o przypadkach takich piłkarzy jak Ince, jak Moore, który przecież robił robotę w poprzednim sezonie, jak Chris Ramsey, który z Queen's Park Rangers, także pomimo tego, że był tak zwanym interim manager, czyli tymczasowym szkoleniowcem, to jakoś sobie radził. No kwestia po prostu tego, żeby oni zaczęli wchodzić na poważnie i gęściej do światowego futbolu i wtedy będą wykorzystywać według mnie sytuacje, które sami sobie będą wypracowywać nie sztucznymi regułami i regulacjami, tylko talentem, który jest tym panom dany. No i co? Myślę, że to by było wszystko. Ja na zakończenie jeszcze chciałem wytłumaczyć tutejsze otoczenie. Jesteśmy na weekend w naszym rodzinnym Cieszynie, dlatego jeszcze chwileczkę musicie się z tym oswoić. Bardzo przepraszam za ewentualne jakieś niedoskonałości. Tak, ja będę gwizdał, dlatego musieliśmy ratować się tym awaryjnym plenerem. Jeszcze jedna informacja. Jutro na kanale Piłkarzyki materiał rozrywkowy. Tak jest. Krzywy oczywiście zajmuje się jego przygotowaniem, tak więc bądźcie na bieżąco. Mała niespodzianka i powrót pewny do korzeni. Tak jest. Jeżeli chodzi o materiały rozrywkowe, jeżeli wiecie, o czym mówimy, to pewnie się domyślacie. W każdym razie zapraszamy jutro na kanał Piłkarzyki. Za dzisiaj serdecznie dziękujemy. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o dzisiejszym materiale i widzimy się oczywiście w następnym już jutro. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.